Proszę Państwa, podczas jednej z debat unijnych pan Gorzelik wypowiedział słowa, które zbulwersowały wielu Polaków. Przytoczę je również dzisiaj. Pan Gorzelik powiedział te słowa. Przyłączyć Górny Śląsk do Polski to tak, jakby małpie dać zegarek. Po 80 latach widać, że małpa zegarek zepsuła. Proszę Państwa, no co tu dużo ukrywać, skoro Polska jest tą małpą, no to my wszyscy, zdaniem pana Gorzelika, zapewne chodzimy po drzewach, my Polacy, i zegarek dla nas jest urządzeniem, którego działania nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Ale to nie ostatnie smaczki, jakie przygotowałem dla Państwa. Ciekawi mnie, jak Państwo zinterpretują takie oto słowa pana Gorzelika. Przypominam, przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska, wicemarszałka województwa śląskiego. Otóż tak on rzekł. Swego czasu korona brytyjska była silnym mocarstwem, a jednak 13 stanów się oderwało. Może czas na opolskie parzenie herbaty? Proszę Państwa, dla tych, którzy może nie do końca rozumieją sens tych słów, przypomnę, że do historii przeszło bostońskie parzenie herbaty, czyli sytuacja, która zapoczątkowała oderwanie się tego, co nazywamy dzisiaj Stanami Zjednoczonymi, od korony brytyjskiej. Czyli pan Gorzelik mówi o akcie oderwania się części państwa od, mówiąc kolokwialnie, centrali. I co ma na myśli, sugerując, że może oto nadszedł czas na opolskie parzenie herbaty? Opolskie, czyli miasto Opole, jest przez Ruch Autonomii Śląska wyznaczone na stolicę tego przyszłego, tej przyszłej autonomii śląskiej, tego przyszłego państwa śląskiego, które w myśl ich założeń ma się pojawić już w roku 2020. Czy byłoby wielkim przekłamaniem, gdybyśmy te słowa pana Gorzelika uznali za wezwanie do jakiejś wewnętrznej rewolty w naszym kraju? I na koniec, żeby Państwa nie zanudzać tymi smaczkami, którymi pan Gorzelik nas karmi bardzo często, ostatnie sformułowanie, też niezwykle sugestywne i nam Polakom bardzo negatywnie kojarzące się z pewnymi dziejami całkiem niedawnymi. Otóż pan Gorzelik raczył powiedzieć: powinno nam dzisiaj towarzyszyć hasło Górny Śląsk ponad wszystko. Gdy pan Gorzelik zachęca swoich towarzyszy do tego, by Górny Śląsk był dla nich ponad wszystko, to, proszę Państwa, mi się kojarzy to
z ideologią skrajnie nacjonalistyczną, szowinistyczną, a nasza konstytucja jasno mówi, że takie organizacje nie mają prawa w Polsce istnieć. Trzecim kierunkiem, w którym rozwinął się nasz wniosek o delegalizację ruchu Autonomii Śląska, są działania podejmowane przez tę organizację. I znów, proszę Państwa, mało kto z Polaków wie, co to lęknie się w głowach panów autonomistów. Podam kilka przykładów. Otóż przyszło do głowy panom z ruchu Autonomii Śląska, ażeby reaktywować klub piłkarski. Na pierwszy rzut oka wydaje się, proszę Państwa, że jest to całkiem pozytywne działanie. Sport to zdrowie, rekreacja. Znamy te hasła wszyscy. Ale Ruch Autonomii Śląska tak naprawdę nie reaktywował pierwszego lepszego klubu. Reaktywował klub o nazwie FC Katowic. Był to klub z niezwykłą historią. Otóż został założony w okresie międzywojennym przez Niemców mieszkających na terenie ówczesnego Polskiego Śląska. Ale nie to jest tym największym smaczkiem. Największym smaczkiem jest to, że klub ten zasłynął jako wielki promotor nazizmu. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, podczas imprez sportowych organizowanych przez działaczy tego klubu, dochodziło do potężnych manifestacji niemieckiego nazizmu. Dlatego władze śląskie kilkakrotnie najpierw ukarały ten klub grzywnami finansowymi, a potem w czerwcu 1939 roku go zdelegalizowały. Proszę Państwa, ten klub został zdelegalizowany z powodu szerzenia ideologii hitlerowskiej. I taki klub z taką tradycją, z tą samą symboliką, z tym samym logo, został reaktywowany przez Ruch Autonomii Śląska. Skojarzenia czy domysły, dlaczego taki klub został reaktywowany, pozostawiam Państwu. Kolejne ciekawe wydarzenie związane z ruchem Autonomii Śląska. Otóż zapewne Państwo nieraz spotkali się z informacją, że gdzieś tam w jakichś zagranicznych mediach pojawiło się określenie Polski obóz koncentracyjny Auschwitz. Działo się i dzieje się to, proszę Państwa, od dłuższego czasu, często bezkarnie. W pewnym momencie władze polskie postanowiły spróbować ukrócić ten haniebny proceder szkolowania Polaków. Bo jak wiemy, to nie był polski obóz, ale niemiecki. Polacy mieli z nim to wspólnego, że tam ginęli po prostu. I otóż władze państwa polskiego zwróciły się do UNESCO z wnioskiem, ażeby to UNESCO nadało oficjalną nazwę obozowi w Auschwitz. I ta nazwa miałaby brzmieć były nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. I proszę Państwa, jak zareagowali na to panowie z Ruchu Autonomii Śląska? Otóż napisali elaborat do UNESCO w czterech językach,
niemieckim, rosyjskim, angielskim i polskim. I ten elaborat w jego założeniu było zasugerowanie, by UNESCO odrzuciło tę polską propozycję. Panowie z Rasia napisali do UNESCO, że po wojnie to był polski obóz koncentracyjny, że tak jak Niemcy podczas wojny męczyli Polaków i inne narodowości, tak samo po wojnie w tym samym obozie Polacy traktowali Niemców. Czyli w ten sposób wyrazili zgodę na to, ażeby za granicą cały czas funkcjonowało określenie polski obóz Auschwitz, sugerujący, że to Polacy mordowali tam mieszkańców całej Europy. Co dalej, proszę Państwa, przychodzi do głowy panom z Ruchu Autonomii Śląska? Aktualnie trwa protest członków tego ruchu przeciwko barwom Narodowego Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Ci, którzy się interesują sportem, piłką nożną, wiedzą, że Stadion Śląski w Chorzowie był areną wielu wielkich wydarzeń sportowych, kojarzy się z wieloma wspaniałymi przeżyciami. I gdy powstała koncepcja, ażeby przebudować ten stadion, by spełniał standardy współczesności, w koncepcji tej pojawiła się naturalna, wydawałoby się, kolorystyka. Biały dach, czerwone krzesełka, ażeby one symbolizowały barwy narodowe. Nasze polskie barwy narodowe. Na naszym narodowym stadionie. Działacze Ruchu Autonomii Śląska narobili wielkiego krzyku, że to jest stadion narodowy, ale ich śląski. I w krótkim okresie czasu zebrali kilka tysięcy podpisów przeciwko takiej biało-czerwonej jego stylistyce. Uznali, że stadion narodowy powinien mieć barwy śląskie, czyli żółto-niebieskie. Proszę Państwa, można by mnożyć informacje na temat takich działań, które godzą interes państwa polskiego w jego dumną historię. Przywołam tylko nawoływanie przez Ruch Autonomii Śląska do nieobchodzenia polskich świąt państwowych i narodowych, do nieobchodzenia rocznic wybuchu powstań śląskich, Dnia Niepodległości, o którym już mówiłem. Zresztą powstanie śląskie nazywają wojną domową, a nie żadnym wydarzeniem o charakterze narodowo-wyzwoleńczym.